Dzień dobry, witam Państwa. Dzisiaj nakręcimy odcinek z 5. jelczańskiego zlotu, gdzie pierwszy na tapetę trafia ten piękny Jelcz, model M11. Co Wam mogę o nim ciekawego powiedzieć? Co Wam mówią te skręcane felgi? Widzieliście już kiedyś autobus na takich felgach? Jak dobrze pomyślicie, to widzieliście. Autobus na takich felgach to był właśnie Ikarus, ponieważ całe podwozie tego Jelcza to jest Ikarus. Ma też silnik taki jak miał Ikarus, czyli produkcji Raby i moc całą określaną jako 190 koni mechanicznie. Istny szatan. Mi się udało załatwić, że będzie można ten silnik przyfilmować. Słuchajcie, znajdujemy się tutaj w tym oto pięknym autobusie. Silnik znajdował się dokładnie na środku tego autobusu. Pierwszy był silnik, druga była skrzynia biegów. Skrzynia biegów jest tutaj. Właściwie muszę powiedzieć szczerze, że pierwszy raz to widzę i teraz skąd występowały te piękne luzy w Ikarusie na drążku zmiany biegów. Jeżeli po jakimś czasie te krzyżaki w ilości... W jakiej ilości? Tu i dwa. I tu jeszcze wybierak. Jeżeli te krzyżaki załapały luz, plus ten wybierak załapał luz, to właśnie wtedy ruch tą wajchą miał około... Około metra. Promień zasięgu ta wajcha w Ikarusie. To miało swój urok. Tutaj jest napęd do wentylatora, sprężarka, wspomaganie, rozrusznik, chłodnica oleju. Wszystkie cylindry pracują w tamtą stronę, więc głowica jest tam. Mam takie pytanie. Można by to było odpalić? Oczywiście. Dziękuję. My nie zwiedzamy tych pojazdów jak normalni oglądacze. Wentylatorek może załapiemy. Nawet bym powiedział, że był na biegu. Piękna ilość pasków, pod sprężarką alternator, ale muszę Wam powiedzieć, że bardzo mięciutko chodzi ten silnik. Sprężarka napędzana z pasków, nie tak jak w obecnych autach na zapasie. Dokładnie, tak jak dziadek zwrócił uwagę, sprężarka powietrza też jest napędzana z pasków, nie ma napędu bezpośrednio z rozrządu od silnika. Z przodu silnik wisi na tej poduszce, z tyłu podejrzewam, że ma jeszcze dwie. Tak, jedną ma tutaj, drugą z drugiej strony, a skrzynia biegów. A skrzynia biegów wisi na silniku. Silnik jest Raby, ale ewidentnie jest na licencji manowskiej. Nawet ma nadrukowane, że jest na licencji mana. Zaraz będzie przekazowany, posłuchamy jak to chodzi. Taka bardzo przyjemnie wałka tu od strony zaworu. Jakie przebiegi mógł wykonywać ten silnik? No, Ikarusy już miały takie do miliona. Rekordziści robili około miliona, dostawali wtedy w komunikacji nagrody za to. Silnik na licencji Mana. Części do Jelcza to są... Oczywiście Rabowski. Piękny sprzęt. A od miejskiego się mocno różni. Dziękujemy bardzo. Proszę bardzo. Coś dla odmiany. Mieliśmy już duży, fajny autobus. Teraz to jest chyba najmniejszy autobus, jaki powstał w wielczańskich zakładach samochodowych. To nie jest autobus, który powstał i miał być produkowany seryjnie. To jest wymysł pewnego pana, który był tam głównym inżynierem i z różnych części, z różnych autobusów pozwolono mu zbudować coś oto takiego. Jest to posadzone na ramię Żuka lub Nysy. Napędza go dwulitrowy silnik diesla z Mercedesa 115. I naprawdę ktoś się przy tym napracował dosyć sporo. Z ciekawszych rzeczy pokażę Wam zaraz pozycję za kierownicą, bo to naprawdę jest fascynujące. I to był chyba prekursor dzisiejszych, nie wiem, minivanów. Mikrobusów, minivanów, coś większego. To był taki prekursor Renault Trafika, mi się wydaje. Mniej więcej odpowiednik. 6 osób,
może tutaj całkiem komfortowo jechać, a kierowca ma taką pozycję za kierownicą. Zaraz wam to pokażę. Słuchaj, jak wrażenie? No powiem ci, tak wygląda z zewnątrz, że tutaj miejsca jest niewiele, ale ja przy wzroście 1,76 m dałbym radę. No. Konstruktor. Może tutaj przy kierownica przy nogach blisko, ale to... Jak to wygląda w środku? 6 miejsc, duży odstęp między fotelami. Komfortowo, no, na pewno te osoby tam z tyłu jechały. Komfortowo, tak. No, tak. Ale powiem wam, że też jak przez te wszystkie szyby zaczęło tutaj grzać słońce, to w środku musiała być odpowiednia temperatura. Wajcha odręcznego od czego jest dziadek? Nysa, Żuk pierwszej generacji, bo później już miały inne dźwignie, ale Warszawa miała też taką dźwignię hamulca ręcznego. Nie ma co mówić, pojazd jak najbardziej ciekawy. To już będzie ostatni autobus, jaki będziemy tutaj oglądać. Oczywiście nie od przodu, tylko od tyłu, tam gdzie się znajduje jego serce. Jest to autobus na silniku Jelcza, zgadliście? Ten akurat nie jest na silniku Jelcza, ponieważ wychodziły takie autobusy też na silniku Mercedesa i wychodziły na silnikach Jelcza w różnej konfiguracji, o czym wam zaraz opowiem. Ten ma akurat nie 260 koników, ma klimatyzację i jest jednym jedynym nadwoziem, który miał akurat nie drzwi z tyłu autobusu, na samym tyle autobusu, a nie w połowie. Idziemy do tyłu. Silnik jelczowski SW680 na zwykłej, standardowej turbinie. Jest sprężarka klimatyzacji, jest dorzucony drugi alternator, ponieważ oryginalny to tylko ten. I drzwi są na samym tyle autobusu, czyli w tym miejscu, a nie przed przednim kołem. Taki autobus wyszedł z fabryki tylko jeden. Co ciekawego o samym silniku. Ten silnik tutaj ma 260 koników i rozmawiałem z panem, który bardzo dobrze zna ten autobus. Właśnie ten pan tutaj przechodzi z tyłu za kamerą. Powiedział, że większość tych autobusów miała montowane dwie turbosprężarki, co pozwalało uzyskać 320 koni mechanicznych. Było to tak zwane biturbo. Jedna mała turbosprężarka dmuchała od dołu, później zaskakiwała druga turbosprężarka, dmuchała od góry, co też miało wpływ na wykres momentu obrotowego, że był dostępny naprawdę od dołu, a nie tylko, że jedziemy, jedziemy, nic się nie dzieje, a nagle wyrywamy z kopyta. Dwie turbosprężarki robiły to wspaniale. Co mogło tu być lepszego? Mógł być silnik od Mercedesa, V6 taka tutaj była wsadzona i pan, który wie o tym autobusie wszystko, powiedział, że to były autobusy nie do zajechania i pewnie tak było. Te autobusy z silnikiem Mercedesa, nie, przepraszam, te autobusy na dwóch turbosprężarkach, tak? Ponoć pięć sztuk wyszło i wszystkie były w marynarce wojennej. Pięć sztuk wyszło takich na dwóch turbosprężarkach, wszystkie poszły do marynarki wojennej. No, musi być zblokowane na kontakt. Klapie. Jedno muszę o tych silnikach powiedzieć. Każdy odpala po prostu jak na dotyk. Nie wiem, jak mikrofon to oddaje, bo wieje wiatr, ale posłuchajcie tego. Powiedziałbym, że żyleta. Norma spalin to jest euro zero najprawdopodobniej, bo jeszcze 26 lat temu się nikt tymi normami nie przejmował, pewnie dlatego to jeździ. Tego już nie zobaczycie na drogach, tylko hobbystycznie. Jelcz 315, 1971 rok, ostatni wypust, a były produkowane od 68. Moc silnika nikt nie wie, może 180, a może 200 koni mechanicznych. W każdym razie jest to silnik wolno ssący, bez żadnej turbosprężarki. I co mnie lekko zszokowało, ładowność Jelcza 8 ton, a przyczepy, którą ma tam zapiętą, 10 ton. Pięknie zadbany egzemplarz, być może jeden, jedyny taki w takim stanie w Polsce. Zerknijcie na przyczepę. Sam Jelcz bardzo ładnie, pieczołowicie odremontowany. A tutaj jego przyczepa. Na tą przyczepkę można było załadować 10 ton, a na Jelcza 8. Mega ciekawy pojazd. Mega ciekawy pojazd. Mamy tutaj Jelcza. To jest Jelcz, który ma całe 160 koni mechanicznych, ponieważ jest jeszcze na silniku Skody RTO. Co to w ogóle jest?
to jest pomoc drogowa. Głównie kupowały to przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej, duże bazy PKS-u, miejskie przedsiębiorstwa komunikacji. On służył do scholowywania zepsutych autobusów. Do góry miał sztywny hol, tutaj miał piękny hol. Jak już się zaczepiło autobus za ten hol, który się opuszczało, to podnosiło się jego przód do góry za pomocą tych dwóch lin, z których każda dźwignie 3,5 tony. Czyli na tych żurawikach tam 7 ton można sobie zawiesić i on jest pod te 7 ton przewidziany. Ma zaczep wysoko, ma zaczep nisko, ma tutaj linę od wyciągarki, a całą mechanikę napędza skrzynia biegów z Żuka. Zaraz wam to pokażę. Idziemy, idziemy. Cyk, 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 cyk. I dochodzimy aż tutaj. Dochodzimy aż tu, ustawiamy kamerkę. Widać to? Widać. Pedał sprzęgła. Tu. To jest to samo sprzęgło, które można sterować z kabiny, czyli to jest jego główne sprzęgło. Tutaj znajduje się pedał sprzęgła, a tutaj, musicie mi zaufać, znajduje się skrzynia biegów od Żuka, z której się korzysta tylko z jedynki i ze wstecznego. Wciskamy sprzęgło, tą wajchą przesuwamy na dół i wtedy nam się liny rozsuwają, bo ta całość zaczyna się obracać, liny się rozsuwają, możemy te liny zluzować i pójść pod jakiś autobus. Jak już zaczepimy to wszystko, wciskamy sprzęgło, przesuwamy wajchę, włączamy jedynkę czy tam wsteczny, nie wiem, wybór należy do was, i wtedy te liny nam się nawijają i możemy te 7 ton na tych hakach unieść. Wszystko jest pędzone za pomocą łańcucha. Wygląda to dość archaicznie, bardzo ciekawie, ale skoro zdawało egzamin, bo tego jeździło swego czasu mnóstwo, to pewnie było warto. Oczywiście te żurawiki też się tutaj odchylają. One są tutaj na takich obrotnicach. Fajne, nie? Idziemy, bo mamy obiecane, że on odpali. 160 koni zostanie puszczone w ruch. Pięknie. Jest lekki dymek, bo lekki dymek być musi. Ale gada pięknie. Zwróćcie uwagę, że cała kabina nawet nie drga. Ten silnik po prostu pracuje równo. A od przodu jest tak o. Całe szczęście, że tu dzisiaj przyjechałem. Dziękuję bardzo. Najprawdopodobniej. Chyba rykoszetem się trafi moment, w którym będzie jelcz odpalany. Prośba, bo kolega nie nagrał, bo nie włączył guzik wydechu. Prośba, włącz stacyjkę, tylko przekręć, zapal i nogę i pogarzuj trochę, żeby tutaj nagrał, tak? Ładnie. Ciekawostkę pan powiedział mi. Jelcze rejdowe. Mam gaz. Czekaj, czekaj, teraz będzie się. Jeżeli oglądacie nasz kanał, to coś wam powiem. Był taki odcinek Powrót do przeszłości i tam był król lasu, sztajer taki, którego żeśmy zapalali. I to jest dokładnie ten sam silnik, który był w tamtym sztajerze. 320-konny diesel. Niesamowicie śpiewa. Jedziemy po tego sztajera. Rajdowe jelcze mogą wyglądać bardzo podobnie do siebie z wierzchu, ale to są zupełnie inne jelcze. Ten ma fabryczne rajdowe mosty, przez co jest cholernie szybki. Potrafi pojechać 140-150 km na godzinę. A tamten ma zwykły most i udało się go rozpędzić maksymalnie do 110 km na godzinę, więc różnica jest niesamowita. Ten ma mosty typowo pod rajdy, tamten ma most przedni napędowy z jelcza z napędem 4x4, a może 6x6. Tego nie wiemy. Zaraz wam pokażę, jaka jest różnica w samej solidności wykonania tych mostów. Idę po aparat. Patrzcie, jaka jest różnica. To jest oryginalny most z rajdówki. Widać, że do zwykłej tutaj jego obudowy. Do zwykłej obudowy jest dospawane wzmocnienie. Tutaj, ta blaszka. What the to? To ma dospawane, tak jest wzmocniony.
A ten Jelcz tutaj tych wzmocnień nie posiada. Sama główka mostu też jest zupełnie inna. I to są mosty Steyera. Mosty Steyera. A to są zwykłe mosty jelczowskie. Tutaj też mamy Steyerka z tyłu. A tutaj mamy zwykły mościk jelczowski. Widać ten siłowniczek, który jest poprzeczny. Ten o, służył do zblokowania tylnego mostu, żeby dwa koła ciągnęły się razem. Ten też jest na moście Steyera, patrzcie, cyk. I też jest na Steyerze, tylko nie ma tych wzmocnień, więc być może te wzmocnienia ktoś mu dorobił we własnym zakresie. Jeżeli chodzi o same zawieszenie, dwa solidne amortyzatorki o dużym skoku, dodatkowo amortyzatorek kabiny i tutaj mamy silnik V8, a tutaj mamy też chyba ten silnik ze Steyera, zwykłą rzędówkę, ale nie chcę pleść głupot, ale chyba tutaj jest zwykły silnik ze Steyera. Piękne, piękne. Tam wyjeżdża jeden Jelcz, 280. Wysoko stoi skurczybyk, nie? O, resory, wiesz, świeże. Ale ten tutaj to prawdziwy byk, w dodatku do sprzedania. Dziadek widzę na topie, tak ma być, wszystkiego dobrego. A ja. Jest, nie. Steyer? Steyer. Steyera. Piękna sprawa. Potężne koło, nie wiem jakie było znaczenie tego Jelcza. Silnik też Steyera, czyli widać, że tych silników steyerowskich było wkładane całe mnóstwo. Skrzynia biegów ZF-a, jaką wszyscy znają i kochają. Osuszacz z Mana. Przystawka odbioru mocy standardowo pod skrzynię ZF-a. I ten balast, co by chyba trakcję złapał. Nie mam pojęcia, o co z tym chodzi, ale nawet tej dwutonowej płyty nie poczuł. No robi robotę z wyglądu, bo po prostu koła niesamowicie robią robotę. Jest do sprzedania. Nie mam tyle hajcu na szczęście, bo bym go pewnie kupił, bo mi się podoba. Słuchajcie, to są ostatnie Jelcze, które są do tej pory produkowane w jelczańskich zakładach samochodowych. Ile tu jest Jelcza z Jelcza, tego nikt nie wie. Jest piękna aerodynamiczna kabina. Jest na przykład przekładnia kierownicza firmy Bosch. Most, ciężko mi powiedzieć od czego jest, ale podejrzewam, że może to być jakiś ZF. Nie wiem, czy to jest bardziej fabryka, czy montownia po prostu elementów, które do niej przychodzą. Rzeczy, które produkują sami, podejrzewam. Blachy na kabinę. Może wyposażenie wnętrza, ale podejrzewam, że cała mechanika jest po prostu dostarczana przez podwykonawców. Mogę tylko strzelać, że to są tacy podwykonawcy jak ZF, jak Bosch. Pneumatykę może robi jakiś Wabco, Knorr. A może mu się trochę przyjrzę i go troszeczkę rozszyfrujemy. Dobra, więc popatrzymy, co tutaj mamy polskiego. Fotele Isri. To chyba nie będą polskie fotele. Opony Micheliny, nie Dębica. Filtry paliwowe. Filtry paliwowe z Iveco. Jak filtry paliwowe z Iveco, to być może i silnik tutaj jest z Iveco. Modulatory ABS-u na przedniej osi wapkowskie. Powiem wam tak, z polskich elementów podejrzewam. Rama oblachowania. Skrzynia biegów ZF-a, nie pomyliłem się ani troszeczkę, więc to nie jest żadna polska skrzynia biegów. A silnik nie wiem, ale skoro filtry paliwowe są z Iveco, silnik pewnie też jest z Iveco, a mosty bym obstawiał ZF-a, więc to jest taka fabryka, która po prostu składa samochody z części, jakie przyjdą od podwykonawców i część tych rzeczy produkują i patentują pewnie sami. Wygląda ciekawie, wygląda dzielnie, lepsze to niż stary 266. Ten Jelcz to jest jeszcze polski Jelcz. Nawet opony stomilowskie zaczerpnięte najprawdopodobniej ze stara 266. Zbiorniki powietrza Polmo.
a pneumatyka to będzie chyba z praszki. Co tu mamy? Silnik jelczowski wygląda jak 6x6. To jest jelcz 4x6, czyli ma napęd tylko na tamte koła z tyłu. Ale całość wygląda agresywnie. Jeżeli miałbym go ocenić na wygląd, to on faktycznie robi robotę. Kabina już była ratowana, miał tutaj robione wstawki, bo to wiadomo, są auta, które mają ileś tam lat. No gdzie nie spojrzę, to widzę po prostu samą prostotę w tym jelczu i co bardzo ciekawe, dość duże siodło. I powiem wam, że tak na oko to mi się wydaje. Nie, to chyba 2 cale będzie się zapinać. Siodło ma ogromne, a z tyłu resor ma 12 piór. Podejrzewam, że DMC tego jelcza jest takie samo jak tego na tych olbrzymich kołach. Tam rozmawiałem z właścicielem, czyli całość może ważyć do 28 ton. To już jest solidna waga. Idziemy dalej. Naprawdę nie chciałbym faworyzować tutaj żadnych ciągników siodłowych, ale moje serce zawsze biło do Scania, bo Scania je najlepszą. W wydech zainwestowane tyle hajsu, co w niejedno dobre używane auto. Co tu jeszcze z ciekawostek? Cała rama po piaskowaniu, dołożone z tyłu piękne LEDy, zabudowa troszeczkę taka w stylu holenderskim. Wszystko zamknięte blachą ryflowaną. Zbiorniki pięknie pomalowane. Tu jest nawet pomalowana skrzynka na akumulatory, błotniki, chromowane stopnie. Po prostu ta Scania wygląda cudownie. Zobaczmy, jak ona wygląda z przodu. Tutaj widać, że jest to wszystko zrobione cipes topes. Piękna Scania 500. Ja bym prosił o jedno, jak jest możliwość. Jakby ją pan odpalił. To jest czysta mechanika. Tutaj nie ma żadnych EGR-ów, DPF-ów, SCR-ów, AdBlue i innych pierdół. Po prostu 8 cylindrów i to wszystko. Charakterystyczny klekot silnika V8. Kto słyszał turbinę? Ja słyszałem. Teraz pójdę do tyłu, dobra? To jest to! Nie tam jakaś podpierdółka. Nie, no o czym tutaj dużo gadać, po prostu. Miód na uszy. Są nie tylko jelcze, które są, nie wiem, które tylko stoją, bo ten to wygląda po prostu jakby pracował ten jelcz. Wygląda jakby pracował. Ten jelcz jeszcze pracuje? Tak, pracuje. Jeszcze pracuje. Więc jak widzicie, który to jest rocznik? 79. 79. Jakbym miał określić stan tego jelcza, trzyma się jak dziadek. Po prostu jeszcze pracuje, jeszcze ma werwę i jeszcze przepracuje niejedno nowe auto. Element tuningu świata, przysłonięte wloty tutaj takim czymś. To jest bardzo ciekawe. Co to dało? Sam nie wiem, ale zakrywał chyba te wloty, że jak dmuchało, to ten po prostu na nogi nie leciało, nie? Dokładnie. Aha. Nie leci zimne powietrze no na nogi. No, dokładnie. Ale ktoś musiał mieć łeb, że to dopasował i podejrzewam, że to jest na tym jelczu przynajmniej z 20. Przynajmniej z 25 lat, bo on musiał wiedzieć, że we Fiacie występują takie przysłony. Chłopaki, ile tu można na pakę wrzucić? Ale tak nie ile można legalnie, tylko ile na tego jelcza można? 10 ton mu wlazywało. 10 ton wchodzi na tego jelcza i bez problemu sobie na pewno z tym radzi. Idziemy. Jeszcze wracając na moment do tego jelcza, zobaczcie, że pomimo to, że to auto przez cały czas pracuje, ono od spodu jest po prostu suchy jak żarty Strasburgera z Familiady. Ma nasmarowane zwrotnice, czyli właściciel wie, co to znaczy smarownica, bo te zwrotnice są nasmarowane. Całość tak, jak powinna wyglądać w jelczu. Skrzynka na śrubkę, byle kto akumulatorów nie ukradnie, bo trzeba mieć po prostu 19 klucz. Trzeba mieć klucz 19.
błotnik nie tam jakiś z plastiku, tylko żadna cegła z budowy spod bliźniaka wystrzelona chyba tego błotnika. Chyba oryginalne, ale co ciekawe jest z tych błotnika. Tutaj jak coś wejdzie wam między te koła jak wam coś tutaj wejdzie, jakiś kamień czy coś i to wystrzeli, to ten błotnik dalej będzie na pewno cały. Nie tak jak plastik. Zaczep, czyli przewidziany jeszcze jest do ciągania jakieś przyczepy, chociaż raczej nie wygląda, żeby ciągał. I zbiornik, podejrzewam, że 220 litrów. Słuchaj, powiedz mi, ile się pomyliłem do zbiornika paliwa. On ma 180 czy 220 litrów? 250. To już w ogóle się pomyliłem totalnie. To, kto odpala tego pracującego jelcza? W porównaniu do wszystkich tych jelczy, jakie dzisiaj żeście widzieli, to ten akurat nie ma silnik bez turba. Słuchaj, powiedz mi, jak on sobie radzi bez tej turbiny? Ogólnie dobrze obleci? Jest. Obleci, trzeba troszkę, wiadomo. Tu masz skrzynię czwórkę czy piątkę? Piątkę. Wolny most. Dokładnie. Mosty też są z Raby. Jest to most na zwolnicach, dlatego ten jelcz jest wolny, ale pomimo tego, że nie ma turba, jest po prostu... Jest po prostu mocny. Jest to stare zwolnice, bo to kolega. Słuchajcie, magnumka na prawdziwym, słusznym makowskim silniku, czyli silniku, który został wyprodukowany zapewne w Stanach Zjednoczonych. Zapytałem o długość tego auta, ponieważ to auto ma założonego kangura z przodu. A jak nasi inspektorzy widzą kangura z przodu, to zaraz jadą za takim autem i chcą go schalować przez to, że ten zestaw jest za długi, bo to się rozchodzi o kilka centymetrów. I co za ciekawostka, jeżeli kangur jest homologowany, to dopuszczalne jest, żeby ten zestaw był chyba o 40 cm dłuższy. To jest coś, o czym się dowiedziałem właściwie dopiero teraz. Magnumka od 16 lat w rodzinie do 2021 roku jeździła przez cały czas na Szwecję, zrobiła kilometrów kupę. Posłuchajmy, jak ten silnik chodzi, ja pójdę z tyłu tam, gdzie po prostu będzie ten silnik słychać, a ktoś może ją przegazuje. To ma ksywę lokomotywa. Dlaczego lokomotywa? Bo do tego się wchodzi jak do lokomotywy i od razu było wiadomo, który kierowca był z magnumki, bo były zęby na dokumentach odciśnięte. Żeby wejść do kabiny, musiał trzymać dokumenty w zębach. Teraz ją przegazujemy. Silnik bardzo solidny, jedna wada tego silnika. Miał dokręcane wtryskiwacze do środka i tam był bardzo słaby odlew. Jak ktoś przykręcił za mocno wtryskiwacz, obudowa pękała, głowica się nadawała do wyrzucenia na śmieci. A poza tym nie było żadnych innych wad, a jedyny minus był na akumulatorze. Dzięki. Dziękuję. Hej. Oczywiście wiadomo, że jak jest jelcz, to nie może zabraknąć wozu strażackiego. U nas chyba najwięcej jelczy jest widywanych na wozach strażackich i tutaj na przykład jest taki jelcz, który już wygląda całkiem nowocześnie. Jest to jelcz 422, który jest bardzo zadbany, ponieważ... 422TS. To nie jest 422, to jest B422TS. Tak? Jak? TS! To, jak... to jest jelcz, który ma taki symbol jak moje inicjały. I powiem wam tak, on był niedawno odremontowany, całość remontu tego jelcza kosztowała furę pieniędzy, ale dzięki temu ten samochód wygląda jakby miał rok czasu. Ludzie, którzy nim przyjechali, prawdziwi pasjonaci, żyją tym jelczem, żyją tą robotą i teraz powiedzcie mi, że auta nie mają duszy. Trochę stali, poskręcane za pomocą śrubek, opuszczone na dwóch osiach, na sześć kół, a potrafi skupić dookoła tego bardzo wiele osób i dać wielu ludziom dużo frajdy. To jest właśnie to, można powiedzieć, że dzięki temu samochody mają duszę. Słyszycie jaki dziwny dźwięk?
Posłuchajcie, jak chrumka. Tak trochę śmiesznie. 150 koni, bez żadnego turba. Działa, chodzi. Będzie żył jeszcze kupę lat. O, będzie, będzie. Będzie żył jeszcze kupę lat. Dziękujemy bardzo. Na obecny czas... Czapkę oryginalną. Z PKS-u? No, z panie... Leasing. Kurde, toż to ma być... O! Kierowcy z PKS-u kiedyś ponoć jeździli w takich beretach. I teraz wam powiem, z tyłu za mną stoi chyba w obecnej chwili najpopularniejsze Volvo FH w Polsce, ponieważ możecie o nim przeczytać dziesiątki artykułów. Ktoś wpadł na pomysł FH-cza pierwszej generacji z 95 roku, a wychodziło od 94. Odremontował i ma fajny gadżet, jak to się mówi. Jest to Euro 2. Tutaj się właściwie praktycznie nic nie psuło. Wszyscy, którzy jeździli takim Volvem, wspominają to auto z bardzo dużym sentymentem. Jednym z pierwszych odbiorców tych Volvo? Auto marki Volvo. Jednym z pierwszych odbiorców tego modelu był PKS w Polsce. Trafiło do PKS-u wiele sztuk tego samochodu. I dlatego właśnie jest nawiązanie tutaj do PKS-u wszędzie. Jest nawiązanie na drzwiach. Logo. Z boku jest naczepa, naczepa nie jest z epoki, ale jest fajnie zrobiona, oklejona też w PKS. W tych wersjach były te wycieraczki na reflektory, tutaj są ślady, były dostępne wycieraczki na reflektory. Skrzynia manualna, podłoga nie płaska w środku, tylko z tunelem. No, to już nie wróci. Kabina w globie. Tak, to już nie wróci. Zobaczcie, jak to wygląda w środku, otwórz drzwi. Pilocik do podnoszenia, całe dwa przyciski. Tutaj chyba zapoziomowanie do jazdy, więc strzałka ustawiona na wprost. Jak chcieliśmy się pobawić, przekręcaliśmy przełącznik, dawaliśmy górę, dół. Wszystko to wyglądało bardzo prosto. Skrzynia, zwykła wajcha, do tego dwa przyciski, górna, dolna plus połówki. I tunel środkowy, który teraz praktycznie w ciężarówkach w ogóle nie występuje. Podłoga jest zupełnie płaska. Tutaj jeszcze był tunel środkowy, ale pomimo wszystko i tak kierowca mógł spokojnie się przebrać, ponieważ tam jest bardzo wysoko. To jest kabina w globie. Dodatkowo z epoki można powiedzieć skrzyneczka, ponieważ w 95 roku, kiedy dziadek jeszcze jeździł, jeździłeś? Jeździłem. Podstawa. Dużo młotków, deseczek, banieczek, kluczy, śrubeczek, śrubokrętów. Trytek chyba wtedy nie było. Były już trytki, ale... Pompa wtryskowa na zagranicę. Takie skrzyneczki, nie tam jakieś plastikowe, możesz przestawić, żeby było widać kamerę? Takie skrzyneczki to była podstawa. Te skrzyneczki ważyły... Nie po 20 i nie po 30 kilo. Tam 300 kilo było w tej skrzyneczce. Teraz nawet nie ma kół zapasowych. Kiedyś było koło zapasowe, kierowcy jeździli daleko. To nie było w 95 roku, że sobie gościu wyjął telefon komórkowy, zadzwonił po mobilnego i mobilny mu przyjechał wymienić koło. Bo nawet nie miał komórki. Był na zagranicy, miał koło, radził sobie z zapasem i to wszystko. Tutaj stary kierowca z PKS-u, pan Rysiek, którego znam dobre 23 lata, mówił, że na Syberię każdy kierowca powinien się przyjechać, to by zobaczył, co to ma oznaczać. Teraz by nie dojechał, bo by go zbombardowali. A tu Ukraińcy aż tam sięgają daleko. Zmierzamy powoli do ciężarówki. Troszkę nam się tutaj już samochodów porozjeżdżało. Parę egzemplarzy pewnie zostanie do jutra. Przygramy coś chyba na parkingu na koniec. Myślę, że tak, zakończenie zrobimy na parkingu. Dobra. Raz. Jak się podobał Dzień Dziecka? Fajnie. Dzień Dziecka się podobał, jak się podobał zlot? Super. Bardzo fajny, odcinek podsumowany. Dziękujemy. Do zobaczenia. Zapraszamy. Następnym razem. Cześć.